Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień nad rzeką. Znowu w akcji Hulk. Ale co jest lepsze od jednego Hulka w akcji? Dwóch Hulków w akcji. Więc dzisiaj mamy dzień zielonej gumy. Właśnie mamy koryta poustawiane, wodę złapaną, skos złapany odpowiedni. Idziemy pozyskać trochę materiału i płuczemy. Do zobaczenia za chwilkę. Poleciały pierwsze dwa wiaderka. Już wam pokażę, jak się zaczęło tutaj złocić na macie. Jest fajnie, a liczę na to, że będzie jeszcze lepiej. U Krzyśka, no u Krzyśka też na pewno coś już nam powyskakiwało. Niestety Krzysiek nie ma przyklejonej gumy kontrolnej. Więc nie będzie jak zobaczyć, czy u niego coś tam wyskakuje na bieżąco. No dobra, to ja idę po kolejne dwa wiadra materiału. Do zobaczenia za chwilę. Mówiłem wam, że u Krzysztofa tutaj słabo będzie dzisiaj z widocznością, ale no jak zwykle przeliczyłem się. Nie wiem, czy wy ją widzicie. Na pewno ją będziecie widzieć, ta tutaj. O tak, dokładnie ta. A kolejna jest na środku. Przy samym szlichu. Tak, o tu, dokładnie w tym miejscu. Także pomimo tego, że Krzyś nie ma wklejonej gumki inspekcyjnej, to i tak będziemy widzieć te złoto bardzo dokładnie na pierwszej sekcji gumy. No po prostu świetny produkt, polecam z całego serca. Dobra, bawimy się dalej. Tak jest. Do zobaczenia za chwilkę. Podziękowania dla Roberta. No i poleciało, wiaderko 3 i 4. Za wiele do pokazania wam tutaj nie mam. No ale zawsze to jakieś kilka złocinek. Czy coś tutaj na dole? No na dole też się nie dzieje zbyt ciekawego nic. Tutaj to, co chciałbym wam pokazać, jest przykryte kamieniem. No to dobra, to dopiero później. Tak to wygląda. Dobra, idę po kolejne wiaderka. Do zobaczenia za chwilkę. No i zrobiłem piąte i szóste wiadro. Z tych jestem mega zadowolony. Popatrzcie na to. Jest po prostu kolorowo. Teraz na gumie. Tutaj na zielonej nie potrafię jeszcze nic zauważyć, ale jest na pewno. To nie ulega żadnej wątpliwości. No to dobra, ja po takiej motywacji lecę po kolejne wiadra. Do zobaczenia za chwilę. No muszę wam to normalnie nagrać. Zamiast pójść kopać kolejne wiadro, zrobiliśmy sobie przerwę na śniadanie. I tutaj woda pozabierała trochę materiału z ryfli. Muszę wam to pokazać. Bo pierwsza jest tutaj. Ale to, co zobaczycie dalej, to po prostu jest powalające. Jedna jest tu i druga jest kawałek niżej. Ogromne, po prostu ogromne. A teraz przejdziemy się do Krzyśka, bo Krzysiek też ma nam coś ciekawego do pokazania. I teraz patrzcie na to. I niech mi ktoś powie, że guma GPE nie jest skuteczna, to normalnie takiego kopa mu zasadzę, że go wyrwie z butów. Patrzcie. Jak nie ma, jak jest. Pierwszy ryfel. Pierwszy ryfel w gumie. Bez gumy kontrolnej. A o kolejnych to nawet nie mówię, bo na pewno to już widać na pierwszy rzut oka. No tutaj kulki ołowiane. Jesteśmy na miejscu, na którym polowano, więc kulek tutaj też będzie tak. Tak, przed tym dużym. Ruszyłem trochę paluchem i nie zabrało, tylko ją przykryło. Ale ogólnie jest po prostu fantastycznie. Dobra, to my idziemy dalej robić fantastycznie. Z wami widzimy się za chwilę. Łopaty w dłoni. No i siódme i ósme wiaderko już spławiłem. Jakoś super kolorowo się nie zrobiło, tak jak przy tych poprzednich. Ale nie jest źle. Z każdego coś tam wypada. Tutaj na zielonej gumie nie widzę żadnych zmian, chociaż kilka żółtych kropek tutaj jest. To jest fajnie. Dobra, idę po kolejne wiadra. Czas ucieka. Do zobaczenia za chwilkę. No i to będzie dzisiaj ostatnie ujęcie. No oprócz jeszcze zdjęcia później, na koniec, ze złotem. Proszę, tak to u mnie wygląda. Teraz zrobiłem wiaderko 11 i 12. Po 9, 10 nie nakręciłem wam nic, dlatego że nic specjalnego się tam nie pokazało. No to dobra, ja się już powoli pakuję.
Fajnie, że byliście dzisiaj z nami nad rzeką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.